Zawód księgarza ma w sobie coś tajemniczego. Poruszanie się wśród książek, które same w sobie pozostają w sferze wyobraźni, dodają i jemu odrobiny ze swojego uroku. Postępująca informatyzacja sprawia, że książki powoli przechodzą do przeszłości. Wciąż jednak pozostają popularnym medium. Technik księgarstwa zajmuje się sprzedażą książek i prowadzeniem księgarni. Do jego zadań należy zapoznawanie się z pozycjami księgarskimi i wybór tytułów do swojej placówki, prowadzenie spisów indeksowych posiadanych na stanie książek, ekspozycja towarów, a także opracowywanie bibliografii i katalogów. W ramach działań marketingowych organizuje promocje lub spotkania autorskie, współpracuje również z ośrodkami kultury, a także prowadzi działalność wystawienniczą na targach czy wystawach. Przyjmuje i dokumentuje dostawy, a także prowadzi sprzedaż bezpośrednią. Technik księgarstwa powinien być osobą komunikatywną i sumienną. Powinien posiadać umiejętności organizatorskie, a także stosować się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. W zawodzie księgarza praktycznie nie występują przeciwwskazania do wykonywania tej pracy. W zawodzie technik księgarstwa wyodrębniono dwie kwalifikacje zawodowe. Pierwszą stanowi prowadzenie sprzedaży, natomiast drugą – prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej. Można je zdobyć podczas nauki w 4-letnim technikum lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie obu wyodrębnionych w tym zawodzie kwalifikacji. Dalsze podnoszenie kwalifikacji można kontynuować w szkołach wyższych na kierunkach filologia polska, bibliotekoznawstwo, edytorstwo i pokrewnych. A teraz przyjrzyjmy się bliżej pracy technika księgarstwa. Moja przygoda rozpoczęła się z pasji, czyli z tego, że po prostu bardzo lubię czytać książki i jak byłam na urlopie wychowawczym, pomyślałam o tym, że można skorzystać ze środków unijnych i otworzyć właśnie jakiś własny biznes, a że bardzo lubię czytać książki i nasza księgarnia jest miejscem przyjaznym rodzicom i dzieciom, więc postanowiłam połączyć tak pasję z tym, co z moim nowym zawodem, czyli zawodem mamy. Standardowy dzień pracy, czyli przychodzimy do pracy, uruchamiamy komputer, sprawdzamy sobie pocztę i sprawdzamy głównie nowości. Do tego jeszcze patrzymy, jakie są zamówienia, bo prowadzimy również księgarnię internetową, więc taka obsługa, ta czysto biurowa, no i oczywiście obsługa klienta, który do nas przychodzi. Organizujemy również dodatkowe spotkania, więc tym też się w ciągu dnia zajmujemy. Jeśli nie obsługujemy klientów, to zajmujemy się planowaniem kolejnych działań. Rynek księgarski się cały czas zmienia. Ja wychowywałam się w czasach, kiedy się szło i książki były za ladą i siedziała jakaś tam pani, którą trzeba było poprosić. No wiadomo, że te panie są cennymi tutaj naszymi skarbami, bo wiedzą bardzo dużo na temat książek i zapisywały sobie wszystko w zeszycie. Teraz jest jednak era internetu i era komputerów i trzeba jednak iść, wychodzić w stronę klienta. Tak? Klient wymaga czegoś innego, aniżeli tylko podania książki z zalady. Księgarnia moim zdaniem nie powinna być zwykłym sklepem spożywczym, do którego idziemy na przykład po bułki, tylko powinna być takim miejscem przyjaznym, miejscem, nie wiem, kultury nawet, można to ująć. Chciałabym, żeby się kojarzyła z tym, że jest właśnie fajna literatura, fajne miejsce, żeby po prostu ludzie chcieli tu przychodzić, żeby to nie było tak, że idzie i aha, do księgarni, no to dobra, w księgarni mogę sobie kupić zeszyt, linijkę albo coś tam. Tylko żeby to było właśnie takie miejsce, do którego ludzie przychodzą z chęcią. Jeśli chodzi o kwestie wykorzystywania narzędzi w pracy księgarza, to przede wszystkim w tych czasach moim zdaniem jest już potrzebny komputer, tak? Bo są księgarnie, w których jest tylko kasa fiskalna. Korzystamy z wirtualnej bazy danych naszego dostawcy, gdzie mamy całą bazę książek i jest to naprawdę bardzo dobra rzecz w przypadku takim, jak na rynku księgarskim pojawia się dziennie od kilkunastu do kilkudziesięciu tytułów nowych. Także trzeba sobie usiąść, przejrzeć, zobaczyć, o czym jest książka. Ważna jest rozmowa z klientem. Przede wszystkim, bo bez rozmowy z klientem trudno nam będzie starszej pani wcisnąć, nie wiem, 50 twarzy Greya zaproponować, tak? Tylko no, tutaj jednak rozmowa, przede wszystkim rozmowa. Zawód bycia księgarzem to nawet nie mogę tego nazwać zawodem, tylko stylem życia. Jestem bardzo zadowolona, że wybrałam taki zawód i czuję się w nim bardzo spełniona.